Pod hasłem Moc Solidarności, organizowany przez Komitet Obrony Demokracji. Rozmawia od razu przypomnę, że od godziny drugiej będzie program prowadził wieczorem ulicami Gdańska ojciec Zbigniew Pieńkos. Serdecznie pozdrawiamy ojca, pozdrawiamy też rodaków w świecie, nie tylko właśnie w Ameryce Północnej czy Południowej, ale tam wszędzie, gdzie dociera sygnał Radia Maria. Wzrost produktu krajowego technologia poszła tak daleko do przodu, że można powiedzieć, może być tak, że Radio Maria w wielu miejscach jest na wyciągnięcie ręki, więc też bardzo dziękujemy tym, którzy przyczyniają się do uświadamiania może swoim bliskim, do zachęty właśnie swoich bliskich, przyjaciół, sąsiadów do tego, by słuchać Radia Maria, korzystać. Dziękujemy też tym, którzy to dzieło budują w sposób bardzo odpowiedzialny, składając dary serca, utrzymując to dzieło systematycznie, składając ofiarę. Dane o poziomie wzrostu gospodarczego dobrze ocenia Bogdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Podkreśla jednak, że kolejny kwartał konsumpcja będzie jednym z motorów wzrostu, ale w mniejszym stopniu niż do tej pory. Pani Krystyna Ciesielska, pani Krystyna Zalewska, pani Celina Gackowska, pani Wiktoria Wronkowska, pani Barbara Kwiatkowska, pan Józef Kwiatkowski, pani Bożena Raczkowska, pani Maria Błaszczyk, pani Urszula Reiter, Centrzy Ofiary Anonimowe, bardzo dziękujemy Państwu Piotrowscy, to ofiarodawcy z Bydgoszczy, Szkoła Przyjaciół Radia Maria, czy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Katowicach, Podlesiu. Pozdrawiamy też Panią Felicję, wielu też prosi o modlitwę za nią, jest chora. I pamiętamy pani Felicjo, pozdrawiamy też panią bardzo serdecznie, wszystkich naszych jest obecnie przyjaciół. Badań, i tak w Katowicach przynosi tej partii dary składają w stosunku do lipca, w pani Irena się i Józef Bialik, pani Hildegarda Bielas, pani Maja Czech, pani Maria Dziewior, pani Małgorzata Jaworska, pani Irena Kałuża, pani Aniela Kiszczka, obawia się obecnie ponad Czerpiszka, pani Maria Kurzak, pani Maria Pilosz, Leokadia i Marek Puto, pani Otylia Rowi, pani Urszula Rygulska, pani Aniela Siwy, pani Róża Składny, pani Stefania Socha, pani Maria Szafron, pan Eugeniusz Wiechuła, pani Stefania Wroszcz, przenosimy się do Brukseli. Komisja Europejska zapowiada dalszą presję na Polskę w ramach prowadzonej procedury praworządności. Podtrzymuje zastrzeżenia dotyczące reform wymiaru sprawiedliwości. Na razie jednak wstrzymuje się z decyzjami. Mówił o tym w Parlamencie Europejskim wiceszef Komisji Frans Timmermans, którego poparli europosłowie z większych grup politycznych. Takie stanowisko spotkało się z ostrą krytyką europosłów Prawa i Sprawiedliwości oraz eurosceptyków. Debata o sytuacji w Polsce odbyła się na posiedzeniu Parlamentarnej Komisji Swobód Obywatelskich. Wiceszef Komisji Frans Timmermans mówił, że nadal będzie domagać się od Polski przestrzegania zasad praworządności. Nie ma takiej opcji, byśmy ten temat zostawili, bo jest trudny politycznie. Tu chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. Konsekwencje byłyby zbyt poważne. Polska jest krajem praworządnym, demokratycznym i proeuropejskim, odpowiadała europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Podkreślała, że zmiany w sądownictwie są niezbędne. Dotychczasowy wymiar sprawiedliwości był silny wobec słabych i słaby wobec silnych. Inaczej sytuację widzi hiszpańska europosłanka Ana Gomes. Komisja powinna być bardziej odważna w działaniach. Jeśli chodzi o Polskę, fundusze unijne powinny być wstrzymane. W obronie Polski stanął eurosceptyczny poseł z Niemiec, Urofeusz. Nie zgadza się na sankcje wobec Polski. Nie ma bowiem zagrożenia dla praworządności. Część europosłów zapowiadała na to, przygotowanie rezolucji dotyczącej sytuacji w Polsce. Beata Kołacka, Polskie Radio. W debacie, w tym nie uczestniczyli polscy europosłowie, Michał Bonik z Platformy Obywatelskiej nawiązał do przypadającej dziś rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Podziękował też państwowi Timmermansowi za jego zdaniem rzetelną ocenę sytuacji w Polsce prezentowaną przez wiceszefa Komisji Europejskiej. Ich rządzący zawłaszczają hasło solidarności, ale tak naprawdę nie chcą Polską wolność i solidarność. Wyrzucają Polskę z Europy i podważają fundamenty demokracji. Dziękuję panu, panie przewodniczący Timmermans, za państwa cierpliwą gotowość do dialogu z rządem Polski. Obiektywną ocenę systemowego zagrożenia praworządności. Nie jest pan sam, to było tu już dzisiaj powiedziane. Są z panem miliony Polaków, którzy myślą podobnie. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki zarzucił Komisji Europejskiej podwójne standardy. Od początku roku Komisja Europejska stwierdziła w odpowiedzi na pytanie ze strony polskich sądów, że
nie będzie sugerować wewnętrzne sprawy polskiego sprawiedliwości. W tej chwili państwo to robicie. Jeszcze przykład podwójnych standardów. Z kolei Marek Jurek z Prawicy Rzeczpospolitej mówił, że Komisja Europejska powinna wykazywać się większym szacunkiem dla wewnętrznego prawa Polski, zwłaszcza, że w Unii nie ma jednomyślności w ocenie tego, co dzieje się w naszym kraju. Komisja Europejska ma prawo zarzucić Polsce naruszenie wartości zawartych w artykule 2 traktatów, ale musi ten wniosek złożyć do Rady Europejskiej i cierpliwie czekać na jej werdykt. Wnioskujące nie może antycypować ocen. Komisja Europejska powinna na przykład respektować fakt, że nie ma jednomyślności wśród państw Unii Europejskiej w kwestii zarzutów przeciwko naszemu kraju, jak już też stanowisko Węgier. Unia Europejska powinna być oparta na szacunku i prawo, i konstytucja Rzeczypospolitej, tak niskie mojego kraju zasługuje na szacunek. Polska może liczyć na solidarność Węgier, a stosowanie przez Komisję Europejską podwójnych standardów wobec Polski jest nie do przyjęcia, oświadczył szef węgierskiej dyplomacji Peter Fia po spotkaniu szefów dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. Teraz Stany Zjednoczone. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska poinformowała, że w wyniku pożaru fabryki chemicznej w Teksasie do powietrza nie dostały się toksyczne substancje. Pożar wybuchł w zalanych w wyniku huraganu Harvey i zakładach leżących 40 km od Houston. Bilans śmiertelnych ofiar powodzi to 28 osób. Z całego kraju ściągane jest wojsko do pomocy poszkodowanym. Gubernator Teksasu Greg Abbott do akcji pomocowej włączył dodatkowych 12 tysięcy żołnierzy. W rejon południowego Teksasu popłynęły dwa okręty marynarki wojennej. Na ich pokładzie przewieziono sprzęt dla ratowników oraz zapasy żywności. Misję ratowniczą rozpoczęły również siły powietrzne Armii Stanów Zjednoczonych. Śmigłowce szczególnie niezbędne są na tych zalanych terenach, do których trudno dostać się łodzią. 32 tysiące mieszkańców przebywa w specjalnie przygotowanych dla nich schroniskach. Władze apelują, aby na razie porzucić pomysł powrotu do domów. Powódź występuje również w części Luizjany. Według ostatnich informacji 250 tysięcy gospodarstw wciąż pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Kilkanaście osób jest zaginionych. Od wielu godzin nie ma z nimi kontaktu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pasowski. We Francji rząd wprowadza jedną z najbardziej kontrowersyjnych spośród zapowiadanych reform. Chodzi o zmiany w prawie pracy. Emmanuel Macron zdecydował się wprowadzić je przy pomocy dekretu. Metoda ta, zapisana w konstytucji, zezwala na wprowadzenie przepisu po debacie i bez poddawania ustawy pod głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym i w Senacie. Związki zawodowe oraz skrajna lewica zapowiedziały na połowę września wielkie manifestacje sprzeciwu wobec reformy. Reforma ma uelastycznić rynek zatrudnienia, co pozwoli na ożywienie gospodarki i zahamowanie rosnącego bezrobocia. Pracodawcy będą mieli prawo negocjować warunki zatrudnienia, na przykład wydłużenie czasu pracy, bezpośrednio ze swoimi pracownikami, bez pośrednictwa związków zawodowych. Premier Edouard Philippe tak nakreślił główną linię reform. Prawda wygląda tak, że dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw dotychczas istniejące we Francji przepisy były hamulcem blokującym możliwości zatrudnienia nowych osób, blokujących inwestycje. Nowe prawo pozwoli na przewidywanie kroków, jakie należy podejmować, a to jest konieczne do zapewnienia rozwoju gospodarczego. Zmiany oraz sposób ich wprowadzenia za pomocą dekretu krytykują związane z komunistami związki zawodowe oraz skrajna lewica. W połowie września ma się odbyć wielka manifestacja na znak protestu przeciwko reformom. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Japonia i Wielka Brytania wspólnie przeciwko zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Podjęcie wspólnych działań zapowiedzieli dziś szefowie rządów obu państw. Ostatnia północno-koreańska próba rakietowa wywołała zdecydowane reakcje ze strony Japonii. Podczas czwartkowego testu pocisk balistyczny średniego zasięgu przeleciał bowiem nad terytorium Japonii, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla tego kraju. Premier Japonii Shinzo Abe zadeklarował dziś, że Tokio i Londyn będą podejmować wspólne działania na rzecz przeciwdziałania zagrożeniu ze strony komunistycznej północy. Szefowa brytyjskiego rządu Theresa May dodała zaś, że obydwa kraje powinny wspólnie stawić czoła zagrożeniu i zagwarantować, że Korea Północna powstrzyma się od agresywnych zachowań. Theresa May składa trzydniową wizytę w Japonii. Jej głównym celem są rozmowy gospodarcze, które mają przygotować grunt pod umowę handlową między tymi krajami po Brexicie. Tomasz Tajewicz, Polskie Radio, Pekin. Mija 20 lat od śmierci księżnej Diany. Do historii Wielkiej Brytanii przeszły dni publicznej żałoby, jakie nastąpiły po tragicznym wypadku w Paryżu. Przed pałacem Kensington także dziś zbierali się ludzie z całego świata, by złożyć kwiaty i wspominać księżną.
Buckingham Palace has announced the death of Diana, Princess of Wales. Tuż przed pałacem o poranku sprzed 20 lat nie zapomniał nic. Pamiętam doskonale, jakby to było wczoraj. Włączył się budzik radio, grała pięknie na muzyka. Zacząłem się zastanawiać, co się dzieje, a potem usłyszałam, jak moja krzyczy: Maria! Księżna Diana zginęła w wypadku. Wyszłam na dół, zerknęłam na telewizję i nie wiedziałam. Byłam zniszczona. Rekapitulują publiczną żałobę nietypową dla mentalności Brytyjczyków jako kluczowy moment dla budowania tożsamości współczesnej Rzeczy. Jeszcze nie, to nawet był wczoraj. Tydzień odręczony. Brytania była na kolana. Dziś kwiaty przynoszą ludzie z całego świata. Wszystko i obraz głosa to obraz dobrego człowieka. Pamiętamy z wdzięcznością, jak pomagała innym. O tym księżna Diana, matka Williama i Harry'ego, miała 36 lat. Dla Polskiego Radia, przed pałacu Kensington, Adam Dąbrowski. Podsumowanie dnia. Podsumowanie dnia, wracamy do kraju. 10 osób poszkodowanych we wczorajszym wypadku kolejowym przebywa nadal w szpitalach, poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wjechałem na stacji w miejscowości Cmentowo-Graniczne koło Kwidzyna. Pociąg osobowy najechał na tył składu technicznego. Niegroźnie rannych zostało 21 osób, w tym 4 dzieci. Na miejscu wypadku pracowały dziś służby techniczne. Likwidowane są skutki tego wypadku. Wiemy ponad wszystko i przede wszystkim, że zabezpieczeni są pasażerowie z Zaszczepki, którzy zostali wprost poszkodowani w tym wypadku kolejowym, którzy znaleźli się w szpitalu. Dzisiaj tych osób było 10. Te osoby, które przebywają w szpitalu, są odwiedzane przez pracowników PKP Intercity. W wyniku wczorajszego zdarzenia lokomotywa pociągu osobowego oraz 7 wagonów wypadło z toru. Lokomotywie pociągu technicznego rozszczelnił się zbiornik z olejem napędowym. Pociągiem Pogoria podróżowało około 20 osób. W akcji brało udział 20 jednostek straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego Czechów. Korupcja w Orlenie. 6 osób usłyszało od szczecińskich prokuratorów zarzuty łapownictwa, fałszowania dokumentacji oraz wyrządzenia szkody spółce. Podejrzani działali w województwie zachodniopomorskim, ale śledczy nie informują dokładnie gdzie. Szczecińska prokuratura okręgowa poinformowała o areszcie dla dwóch podejrzanych. W sumie w aferę korupcyjną ma być zamieszanych co najmniej 6 osób, w tym kierownik regionalny, menadżerowie sprzedaży i osoby prowadzące stacje paliw. Według śledczych oraz policjantów z Wydziału do Spraw Walki z Korupcją z Zachodniopomorskiej Komendy, niektórzy z podejrzanych żądali łapówek od szefów stacji Orlenu w zamian za preferencyjne traktowanie wśród menadżerów. Nic więcej na temat szczegółów procederu prokuratorzy nie zdradzają. Do przestępstw miało dochodzić od kilku lat. W końcu osoby prowadzące stacje poinformowały jednego z dyrektorów w Orlenie, a ten zawiadomił prokuraturę. Teraz śledczy zapowiadają, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania, w tym już zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia, a to Maryjski, Radio Szczecin. Zmieniamy temat. Coraz więcej pieniędzy w budżecie na darmowe leki dla seniorów. Minister zdrowia ogłasza sukces programu 75+ i zapowiada poszerzanie listy bezpłatnych preparatów dla najstarszych pacjentów. A co chwili ostatnich miesięcy to dla ministra Radziwiłła powód do nieskrywanej satysfakcji. 15 milionów recept wystawili lekarze blisko 2 milionom 200 tysiącom pacjentów. 2 miliony 200 tysięcy osób otrzymało te recepty na 40 milionów opakowań. To nie jest symboliczna sprawa, to jest naprawdę potężna ulga. Setki milionów złotych zostały w kieszeniach pacjentów. Odliczamy, że to jest w tej chwili na bieżąco spływają te kwoty. Ponad 370 milionów złotych, które już pacjenci oszczędzili. Oszczędności oszczędnościami, ale przede wszystkim liczy się zdrowie. Darmowe leki pomagają na większość chorób, z którymi borykają się seniorzy. To 1530 pozycji, 113 substancji czynnych. To oznacza w praktyce, że w zasadzie większość tych chorób, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca drugiego typu, przewlekła obturacyjna, choroba płuc, choroba Parkinsona, demencja, hipercholesterolemia, to są choroby, które dzisiaj objęte są właśnie tym programem i mogą być leczone zestawem leków bezpłatnych. To nie są gorsze, to są leki najwyższej jakości i warto z nich korzystać. Warto i bez żadnych przeszkód można, bo barierą nie jest już cena, a ograniczeniem domowy budżet. Było rzeczą zupełnie skandaliczną i wstydliwą, że wielu starszych ludzi, chorowanych starszych ludzi odchodziło z przysłowiowym kwitkiem z apteki, tylko dlatego, że nie stać było ich na wykupienie recept. Dzisiaj ta sytuacja jest zdecydowanie różna.
i można powiedzieć, to nie tylko kwestia komfortu, ale po prostu bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zdrowotnego tych starszych osób, które no, mogą w pełni korzystać z konstytucyjnej zasady, do której państwo jest zobowiązane, to znaczy z dostępu do faktycznego dostępu do opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że pierwszy rok działania programu darmowych leków dla seniorów kończy się sukcesem, stąd śmiałe plany na przyszłość. W tym roku mamy do wykorzystania 564 miliony złotych, w następnym to jest ponad 640 milionów złotych i w kolejnych latach dochodzimy do kwoty ponad 1,2 mld złotych. Lista darmowych leków dla seniorów jest poszerzana razem z listą leków refundowanych. Najbliższa zmiana już jutro. Ewa Wasążyk, Polskie Radio 24. Bez konsensusu zakończyło się spotkanie ministra zdrowia z przedstawicielami porozumienia rezydentów OZZL. Lekarze domagali się podwyżek płac do 2 średnich krajowych, mówi Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący porozumienia. Z naszej strony nie padła żadna propozycja, ponieważ na pytanie, czy Ministerstwo Zdrowia jest gotowe do rozmów z nami na temat płac, padła kategoryczna odpowiedź nie. W związku z tym nie mieliśmy nawet szansy wygłosić naszych postulatów, bo byłoby to jakoś ale zresztą nasze postulaty płacowe są ogólnie znane. Minister Konstanty Radziwiłł powiedział, że ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia dopiero weszła w życie i będzie realizowana w oparciu o dostępne środki. Trzeba powiedzieć, że ze strony prezydentów raczej nie padały jakieś konkretne oczekiwania, tylko niezadowolenie z tego, że ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia nie gwarantuje im tego, co według nich powinni zarabiać. Lekarze rezydenci zapowiadają, że 2 października rozpoczną strajk głodowy połączony z akcją oddawania krwi. Marszałek Sejmu przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję, poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu. Oznacza to, że w najbliższych dniach ruszy zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem zakazującym aborcji z powodów eugenicznych. Projekt ma na celu nowelizację obecnej ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, mówi Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Dzisiaj można w trzech przypadkach zabić dziecko. Większość aborcji dokonuje się z powodu podejrzenia niepełnosprawności albo choroby u dziecka. I to jest ta przesłanka, którą chcemy zakreślić. Można w ten sposób uratować 95% dzieci, które są poddawane aborcji w Polsce. To już 5. obywatelski projekt chroniący życie nienarodzonych dzieci. Za każdym razem podpisywało się pod tymi inicjatywami po około 500 000 obywateli. Aby parlament zajął się projektem, musi podpisać się pod nim co najmniej 100 tysięcy obywateli. Powstańcy protestują przeciwko planom postawienia apartamentowca przy ulicy Bohaterów Getta w Warszawie. Jak mówią, budowanie na cmentarzu to hańba. Podwójni żołnierze działka należąca do spółki Denbut to teren po zburzonym 73 lata temu przez hitlerowców pasażu Simonsa. Rocznicę tamtych wydarzeń powstańcy oddali w tym miejscu hołd zabitym kolegom. Tutaj leży jeszcze około 200 żołnierzy, którzy nie byli skonarani. Spotykamy się zawsze tutaj niemniej pamięć i chyba którzy poległi. Przypominał Włodzimierz Wiśniewski, pseudonim Serba. A Eugeniusz Trojski, pseudonim Cęcz, mówił, to miejsce zasługuje na godne upamiętnienie. Ludzie nie powinni jeszcze tak sądzić. To był nieprowokowany, to był nieprowokowany, podsumowanie dnia. Właśnie do tej części podsumowania dnia w Polskim Radiu 24 jest redaktor Maciej Kuszczyk z tygodnika Solidarność. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. 37 lat temu podpisano porozumienie sierpniowe. Główne obchody zorganizowało, jak to zwykle było, do związku. Jednocześnie swoje uroczystości przygotował także Komitet Obrony Demokracji. Dlaczego według pana obchody sierpnia 89 polskie społeczeństwo? To jest rzeczywiście zastanawiające. Wydaje mi się, że taka najnowsza historia i w zasadzie wspaniała idea Solidarności, która połączyła 37 lat temu także wszystkich Polaków, bo mimo tego, że w Solidarności było 10 milionów ludzi, to nie wątpię, że znacznie więcej
nas wszystkich, mówię o kolegach, popierało wtedy postulaty związku. Dzisiaj także w pewien sposób łączy tych ludzi. Znaczy ja byłem jednocześnie po jednej stronie bramy sterczni, byłem z ludźmi Solidarności, a chwilę potem byłem po drugiej stronie bramy sterczni, razem z ludźmi Komitetu Obrony Demokracji, wszyscy krzyczeli Solidarność. Wszyscy mówili o potrzebie wolnego państwa, wszyscy mówili o 21 postulatach, wszyscy mówili o tym, że powinno być lepiej. Z jednej strony wydaje mi się, że Komitet Obrony Demokracji nieco nie fair, a może nawet powiedzieć trochę mocniej, że w zasadzie w bardzo brutalny sposób chcąc sprowokować na początku organizacji swoje obchody przy bramie stopni, chciał w jakiś sposób zawłaszczyć to, co się działo 37 lat temu. No moja ogólna konkluzja jest taka, że jednak wszyscy dążymy do tego samego, to znaczy do tego, żeby Polska była niepodległa, żeby się rozwijała. Oczywiście są oceny są zupełnie różne. Na przykład Lech Wałęsa, który występował na lepiej wieku wschodu, powiedział, że Polska rozwija się słabo i że Polska gospodarka jest w słabej kondycji. To jest bardzo czytane, temu zupełnie przeszło. Więc jakby moja odpowiedź na pana pytanie byłaby taka, że kod, który w zasadzie nie ma w tej historii, próbuje podpiąć się pod historii innych. Natomiast generalny wynik większego jest taki, że wszyscy myślimy o wolnej Polsce. Ale tylko to do pana ma prawo świętować rocznicę 1780. Z jednej strony wszyscy Polacy mają prawo świętować rocznicę 1780, natomiast z drugiej strony sposób, w jaki to próbował to robić, jest skandaliczny. To znaczy próba zawłaszczenia uroczystości sierpnia 80 roku jest oczywiście bardzo nachalną prowokacją. Zresztą było to widać moim zdaniem w tym kontekście, że o ile uroczystości zorganizowane przez Solidarność, a nie były to główne uroczystości, bo tamte były też ludzie, zgromadziły na moje oko 4000 osób. Naprawdę było bardzo dużo ludzi z flagami, z transparentami, także ze sztandarami. Pytali, to widać było z całej Polski, widziałem gdzieś tam Lublin, gdzieś tam Śląsk, naprawdę było ich bardzo dużo. Z drugiej strony ci uczestnicy kodu, no tam no może nie była ich garstka, ale naprawdę no, było to pewnie maksymalnie około 1000 osób i zupełnie inna atmosfera. To jest atmosfera na uroczystościach Solidarności była bardzo podniosła. Tam przyszli ludzie, którzy rozwiązali tą, którzy walczyli, składali wiatr, jak tam widzicie, że na tym pamiętają o tych, którzy zginęli. Natomiast na imprezie Solidarności, to była taka, że ta atmosfera była trzykowa. Nikt nie pamiętał o ofiarach, mówiło się raczej o sądach, o spisie, o tym, czy trzeba walczyć i tworzyć nowe ugrupowanie polityczne, które zwyczaj ze kolejnych wyborach, o tym mówimy m.in. w 2007 politycznym. Więc znowu odpowiadając na przykładanie jednym zdaniem, powiedziałbym, że choć nie ma takiego prawa do zawłaszczania tej jakże ważnej uroczystości, jakże ważnej obchody. To może teraz, powiedzmy, jak się przebiegały te dzisiejsze uroczystości, które zostały zorganizowane przez Solidarność? No atmosfera była bardzo podniosła. Wszystko zaczęło się od rana i tych pomników pamiętających miejsce kaźni Polaków jest związany nie tylko z rokiem 80, ale choćby z 70, w którym mieście jest dosyć dużo i rano były składane światło wielkie pod pomnikiem osób poległych z 2010 roku. Natomiast główną tę uroczystość rozpoczęły się w 2015 i w sali Aszem Zarządu Regionu Polskiego było się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu, na którym młodym ludziom wręczano stypendia Solidarności. Solidarność stara się być przeszedł z tego ducha wśród młodych ludzi, to byli głównie licealiści, którzy swoją postawą, ale także sposobem swojego działania i swoimi wynikami w nauce przyczyniło, że należy mi się specjalna nagroda. Solidarność takim ludziom przyznaje pewnego rodzaju stypendium, które mają pomóc w dalszej drodze, że to się wskazać i rozwijali, a to, że to pomiętuje pewnie widzicie, przewodniczący zarządu regionu Zdańczyków Krzysztof Defla życzył im, żeby nigdy nie musieli zalecać się w swoich zakładach pracy, żeby nigdy nie musieli zalecać swoich bram, pojąc im warto te prawa pracownicze. Myślę, że takie było to przesłanie wtedy. Było tam też sporo takich prawdziwych kombatantów z roku 80, dzisiaj ludzi mocno wiekowych, którzy wspominali, że ten barek roku 80 to jednak nie jest tylko leczającego. Oni także brali udział w tych stratach, oni także stali tam, oni także walczyli. Oczywiście Lech Wałęsa ma swoją kartę, jeśli ją próbuje odbierać. Natomiast z drugiej strony chcieliby, żeby on się zapominał. Był między innymi Czesław Nowak, Węgrzyska Towarzyszenia Godność, który opowiadał o tym, że to także towarzyszenie walczy o żołnierzy Lecha Wałęsa. Mówił o ludziach, którzy byli internowani, którzy byli zamykani do więzień. Dzisiaj walczą o odszkodowania, dzisiaj żyjąc bardzo często w bardzo trudnej sytuacji finansowej. To opowiadają się w sądach, że towarzyszenie pomaga chociaż do adwokatów, natomiast Lech Wałęsa się nie interesuje, nie pyta, jak się czują, czy mają za co żyć, to także może pominali.
Później rozpoczęła się uroczysta przesłanka w kościele Świętej Brigidy, która zgromadziła już znaczną część uczestników. Ona trwała dosyć długo, bo prawie 2 godziny. Potem się rozpoczął się uroczysty marsz prowadzący z orkiestrę, później szły poczty sztandarowe z całej Polski, też polityków, nauczycieli związkowych, a na końcu zwykli Gdańszczania, także zwykli członkowie Solidarności i ci, którzy działali wcześniej, ci, którzy działają dzisiaj, doszli pod bramę numer 2, tą historyczną bramę przy pomniku Krzyży, koło nieistniejącej już formacji społecznej gdańskiej, gdzie były składane światy, gdzie było czytane przemówienie Piotra Dudy, który był wtedy w Lublinie, odczytał je zastępca przewodniczącego pan Bogdan Kubiak. No i te kwiaty były składane przez ludzi z różnej chodki, był chociażby między innymi prezes Telewizji Polskiej, był także wiceprezes PKO Banku Polskiego, byli ministrowie, pani Elżbieta Rafalska, był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Więc pojawiło się bardzo dużo osób, które chciały upamiętnić tą historyczną chwilę i upamiętnić te osoby, które wtedy zginęły. Oczywiście, że w końcu pieśni patriotyczne była chwila zadumy, była też modlitwa i cała ta uroczystość nie trwała długo, natomiast było cóż, co podniosło atmosferę. Było chwilę zadumy i chwilę takiego przypomnienia, poczucia tego, że to, co się stało, miało bardzo wyjątkowy charakter i naprawdę było tam bardzo dużo osób, cały czas Solidarności było przedstawione członkami związku, ale też pewnie Gdańszczanami, którzy po prostu chcieli wesprzeć Solidarność z udziałem. Z drugiej strony serwiliście przed względem struktur Unii Europejskiej, tak zwana totalna opozycja, która na swój kraj donosi do różnego rodzaju organów Unii Europejskiej. Te osoby absolutnie się zaangażowały w ruch Solidarności. Natomiast też czuć w ich wypowiedziach pewne rozczarowanie tym, jak ich sytuacja wygląda dzisiaj i jak ich walka została przekuta to, co jest obecne w Polsce. Zdecydowanie tak. To znaczy, myślę, że oni w roku 80. angażują się w walkę, ryzykując swoim życiem zawodowym, ale także przecież życiem i zdrowiem po prostu, nie spodziewali się, że doprowadzając do zwycięstwa na prawie 10 lat później, czyli tak doprowadzając do jakichś nie do końca demokratycznych wyborów, ale później do całkowitej demokracji, będą żyli w takiej sytuacji, w której to ich kaczy. Muszę tutaj o przedstawić Rachubę, Lewicki, ZOMO, będą żyli wysokich emerytur, czy jeszcze jakieś uposażenia, oni sami będą klepali biedę, bo byli wyrzucani z pracy, bo będą z podatnikami narazili się na plan Balcerowicza, który zakładał, no i skąd nie chcąc, może skąd, zniszczenie wielu zakładów pracy i teraz będą jakieś taki sposób robocia, a w każdym razie jest taki, że bardzo wiele chce tego, oczywiście sobie radzić sobie z budową emerytury i żyje no, w skrajnej nędzy, bądź po prostu nie ma chyba nic do żyć. Z drugiej strony jest tak, że właśnie od jutra zmieniające przepisy, ludzie, którzy walczyli, wtedy byli internowani, co najmniej 30 dni, jeżeli się nie mylę, mogą występować o tego rodzaju taką zapomogę związaną właśnie z życiem kombatantami i będą mogli pobierać zasiłek w kwocie 400 zł miesięcznie. No nie są to duże pieniądze oczywiście, ponieważ jest to taki element taki, w którym państwo polskie w końcu zaczyna zwracać uwagę na to, że także ci ludzie z roku 80 i którzy byli kombatantami, naprawdę walczyli o wolną Polskę, a którzy nie mieli broni, to jest zupełnie inna rzecz, bo nie ma nic tutaj do rzeczy, że tak powiem. Natomiast chodzi o to, że ci kombatanci zostali zrównani z kombatantami wcześniejszych okresów i mogą występować o pewnego rodzaju pieniądze na to, żeby byli się w lepszej kondycji związkowej. Dziś na naszej antenie, na antenie Polskiego Radia 24, przewodniczący NZZ Solidarność Piotr Duda mówił, nie ma obecnej pierwszej, drugiej czy trzeciej Solidarności. Solidarność zawsze była jedna. Co by pan odpowiedział tym, którzy z takim stanowiskiem się nie zgadzają? To jest rzeczywiście rzecz, która powtarza się do jakiegoś czasu. Mówi się o pierwszej Solidarności, tej, której był właśnie między innymi Lech Wałęsa, czy Władysław Stacyniuk. Mówi się o drugiej Solidarności, w efekcie mając na myśli, że to już nie jest taka prawdziwa Solidarność, że to jest Solidarność, która się zawsze dała takim czy innym siłom, że nie jest to związek niezależny, że nie jest to związek solidarny. Ja bym chciał powiedzieć, że Solidarność jest jedyna. Znaczy, jest to związek zawodowy, który walczy o prawa osób z nimi zgłoszonych. Wtedy był to ruch masowy, bo liczył, przypomnijmy, jak pamiętamy, 10 milionów osób. Dzisiaj jest to cały milion, kilkaset tysięcy osób, które są zgłoszone w rodzinie
oczywiście. I związek dalej walczy o prawa swoich członków, o prawa ludzi pracy. Zwróćmy też uwagę na to, że Solidarność walczy o 21 postulatów sierpnia roku 80. I w tym sensie związek jest kontynuatorem tej idei i nikt nie może tego zabrać. 21 postulatów, których oczywiście ciągle miało charakter wolny, też miał charakter walczy o niepodległą Rzeczpospolitą. Natomiast z drugiej strony znaczna część postulatów to były postulaty ekonomiczne. Drodzy Państwo, przed nami wrażenie Radia Maryja w dalszym Toruniu. Ważne wydarzenie, jakim jest 9 dziękczynienie w rodzinie, chcemy także w audycji aktywności i aktualności dnia przekazać Państwu informacje dotyczące tego naszego wydarzenia, które przeżywać będziemy już w najbliższą sobotę. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Andrzeja Dabuszaka z Wydziału Ochrony Ludności naszego miasta, koordynatora czynności z zakresu bezpieczeństwa miasta Torunia. Szczęść Boże, panie Andrzeju, witam i pozdrawiam. Dziękczynienie w rodzinie przed nami to już najbliższa sobota. Wiemy, że z różnych zakątków naszej ojczyzny nie tylko zabierają się grupy zorganizowane do Torunia, ale także przybędą mieszkańcy naszego pięknego miasta. Jakie bezpieczeństwo w tym dniu w Toruniu, w jaki sposób najlepiej poruszać się ulicami Torunia, co powinni wiedzieć, jakie informacje posiadać ci, którzy najbliższą sobotę do naszego miasta przyjdą. A już autokar był poza granicami Torunia i tutaj jedna, druga osoba pozwoliła się jeszcze z nami być, prawda? Możemy to do wieku, na tak?
te konsumpcji do wydatki zagrożeniu ogólnie 2,9% znaczy nie do tylko 0,1% zagrożeniu innej inwestycji, choć ta dynamika wzrasta, to chyba bardzo może nie i ekonomicznie, czyli tempo wzrostu inwestycji będzie trochę większe w tym drugim kwartale. Tak, oczekiwania były na więcej, rozczarowanie, ale nieduże. Wiadomo było, że inwestycje na kreszczędzach przeprowadzili w przedmiarze ekonomicznych były wyciągnięte wydajami na przedziale 2-3 sekund. W rzeczywistości był wzrost emisji na 1%. W przypadku takiej firmy kategorii to Продолжение следует...
Państwo, przed nami dziewiąte dziękczynienie w rodzinie. Rozmawialiśmy przed chwilą o bezpieczeństwie tego wydarzenia, o tym, co należy, jakich spraw przestrzegać, aby rzeczywiście bez najmniejszego problemu nasza uroczystość przebiegła. Teraz kilka informacji o atrakcjach, które zostały przygotowane dla uczestników dziękczynienia w rodzinie. Oprócz tych informacji, o których mówiliśmy w komunikatach dotyczących koncertów i uroczystości modlitewnych, także na trawiastym boisku znajdującym się pomiędzy świątynią i Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, swoje miasteczko sportowe przygotuje Centralny Ośrodek Sportu. Na antenie Radia Maryja witam serdecznie pana Mariusza Kałużnego, dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu. Szczęść Boże, panie dyrektorze, witam i pozdrawiam. Panie dyrektorze, czego możemy spodziewać się po miasteczku sportu przygotowanym przez Centralny Ośrodek Sportu? Co tam znajdą nasi najmłodsi uczestnicy tego spotkania, czyli dzieci? Proszę ojca, może na początku podziękuję za zaproszenie na dziewiąte dziękczynienie w rodzinie. Dziękuję. Złodzieje i tu są granice konstytucji. Chyba hasła dość często przewijają się w internetowych relacjach, to jest Gdańsk podchodów sierpnia 80. Słowa na złodziejach, jak donoszą niektórzy internauci, usłyszała pod swoim adresem m.in. Kamila Gasiuk-Kichowicz, która czoła zjawiła się przy pracy Solidarności w towarzystwie mężczyzny niosącego torbę z napisem Konstytucja. Z kolei transparentem o granicach konstytucji, przynieśli ze sobą obywatele RP, którzy, jak wynika z opisu, dzielili się zaskakująco małej liczbie w porównaniu z ogółem świętujących, co nie przeszkodziło im zdominować przekazu przez social media, m.in. przez świadectwa prezydenta, którego mieli głośno nazywać największym polskim długopisem. Użytkownicy Twittera zwracają też uwagę na słową metaforę dotyczącą podziałów, wyrażającą się tym, że w dokładnie tym samym czasie w poczarpego w Kimi Joanna i Andrzej Gwiazdowie, a w TVN Lech Wałęsa. Lech Wałęsa, który, jak informuje Emilia S., przeżegnał się na wizji, zapewniając o swojej prawdomowności i jednocześnie poniżając wszystkich, którzy mają inne poglądy niż on. Ja podpisałem, ja wywalczyłem, ja obaliłem, ja dyktował się na Facebooku Piotr Wroński, dodając, że to nie Wałęsa jest symbolem 31 sierpnia, ale wszyscy robotnicy, którzy tworzyli Solidarność. I nikt nie podziękuję, tylko powie kilka gładkich słów bez znaczenia. Dzieci z Alei Róż wygrały i przybrały różne barwy. Dzisiejszy dzień nie może się też oczywiście obyć bez reakcji na słowa Franza Timmermansa. Timmermans podczas poświęconej Polsce debaty w Parlamencie Europejskim
Europejskiej miał powiedzieć, że gdyby Niemcy były silniejsze, Polska nie miałaby granic tam, gdzie ma, no i miał, bo w podobnym czasie okazało się, że wypowiedź została niedokładnie przetłumaczona, co nie zmienia faktu, że jest absolutnie skandaliczna, zauważa Cezary Krysztofa w swoim felietonie na portalu Tisol.pl. Jeżeli bowiem Timmermans myśli, że mówi o przesuwaniu granic Polski pod wpływem potęgi Niemiec tuż przed rocznicą napaści Niemiec na Polskę, to na temat Polski wrażliwości historycznej nie wie nic, a jeżeli sugeruje, że polska suwerenność zależy tylko od instytucji europejskich, to wykazuje się również graniczącą z bezczelnością i wielkością. A jeżeli ktoś w tym kontekście uważa Timmermansa za przyjaciela Polski, to chyba coś mu na głowę spadło, kończy Krysztofan. Z kim rozmawiali włoscy dziennikarze, zastanawiało się tymczasem przy kilka portali, a to w związku z oświadczeniem MSZ-u, że zaatakowani w Rzymie Polacy nie kontaktowali się z mediami. A przypomnijmy, że wczoraj wiele polskich serwisów cytowało fragmenty rzekomej wypowiedzi zgwałconej Polki dla dziennika La Republika, w której między innymi miała krytykować niektóre słowa polskich polityków. Portal RMF24.pl poinformował, że redakcja La Republika przyznała, iż nie są to słowa z rozmowy z samą poszkodowaną, a cytaty jakoby uzyskane za pośrednictwem osoby, która odwiedziła ją w szpitalu. Co więcej, para zaapelowała o informowanie ich prywatności, a biuro prasowe MSZ informuje, że żadnej wypowiedzi dla mediów nie planują. Również na RMF24.pl ukazała się rozmowa z Sławomirem Nowakiem, który nie krył on swojej irytacji sposobem, w jaki polska prasa informowała o sprawie rzekomego naruszenia przez niego przepisów ukraińskiej agencji drogowej Ukraw Todor, której jest szefem. Wczoraj donosił o tym m.in. portal Wyborcza.pl. Nowak tłumaczył, że nie ma mowy o żadnej jego osobistej odpowiedzialności, gdyż zarzuty korupcyjne nie są kierowane bezpośrednio do niego. Przekonywał, że chodzi o zwykły, banalny błąd techniczny, który zostanie usunięty w odpowiednim czasie. Ale naprawdę co oczywiście było na Twitterze, gdzie Nowak wrócił się bezpośrednio do Jarosława Kurskiego, by, zacytujmy, zwrócił uwagę jakiemuś gamonowi, że powinien sprawdzić, o co chodzi, zanim wywali sensacyjny tytuł. No internauci nie mogli sobie takiej okazji podarować, więc zagłębili, że to skandal, iż ukraiński polityk poucza niezależnych dziennikarzy, jak mają pisać o zegarku.